Witajcie kochani, mamy już maj, więc zapraszam was dzisiaj na mój filmik z ulubieńcami kwietnia. Będzie ich naprawdę bardzo, bardzo niedużo i o dziwo, większość z nich będzie to kolorówka. Dawno już tak nie miałam, żeby większość produktów były to kosmetyki kolorowe w moich ulubieńcach, tak więc mam nadzieję, że mimo wszystko filmik wam się spodoba. I zacznę może właśnie od tej kolorówki, ponieważ kolorówka skupiała się właśnie na tym, co teraz mam na twarzy tak naprawdę. Mój makijaż w tym miesiącu był bardzo, bardzo minimalistyczny. Ze względu na wyjazd, ze względu na pogodę, która zaczęła nas teraz rozpieszczać wręcz temperaturami. Tak więc tutaj bardzo, bardzo niewiele na mojej twarzy się działo. I tak jak widzicie, tak naprawdę kluczową sprawą jest cień, jest róż, jest błyszczyk na ustach. Jeżeli chodzi o cień, to jest to cień, który mam dzięki uprzejmości Agi 82 Ines, która zakupiła mi go w Niemczech i wysłała. Właśnie za jej pośrednictwem stałam się posiadaczką cienia z Alverde, o którym już kilka osób na YouTubie mówiło. To jest ten mineralny chyba cień. On ma na pewno wypiekany, on ma taką formę właśnie półokrągłą. Natomiast jego odcień to jest Nude Rose. Więc mam nadzieję, że się kamera sfokusuje i będziecie mogli to zobaczyć, tak żeby już wszystko było jasne. Tak więc to jest ten kolorek. Ja go również dzisiaj mam na powiekach. To jest taki piękny, rozświetlający cień, który zaraz wam pokażę. O fantastycznej pigmentacji. No zobaczcie, naprawdę ja jestem tym cieniem zachwycona i co drugi makijaż tak naprawdę wykonywałam właśnie przy jego użyciu i na pewno na stałe zagośnie od mojej kosmetyczce, a jest to jeden z takich produktów, które wręcz się nie kończą, więc na pewno bardzo długo, długo będę go miała. Jeżeli chodzi o resztę kosmetyków kolorowych, czyli róż i błyszczyk, to tutaj może troszeczkę was zaskoczę w sumie. Sama jestem troszeczkę tym faktem zdziwiona, ale będą to kosmetyki, które znalazły się w tym porażkowym marcowo-kwietniowym Kissboxie. Jak może większość z was wie, Kissbox się zwinął po tym wszystkim, ja nie będę tego komentować, mam tylko nadzieję, że uda mi się dostać zwrot pieniędzy za ostatnie pudełko. Do tej pory jeszcze go nie dostałam, ale mieli na to tak naprawdę 3 tygodnie, więc może jeszcze im się uda to wszystko zorganizować, a jak nie, to już powiem wam szczerze, że ktoś musi być mądrzejszy, ja stwierdziłam, że nie będę się tutaj wykłócać, mam to gdzieś. No ale przejdźmy do sedna. Czyli do produktów, o które mi chodzi. Drugim produktem jest też róż, który mam teraz na policzkach, czyli róż z Belle, o którym wam opowiadałam. Naprawdę o dziwo bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten kosmetyk. Tutaj wam pokażę, szczerze mówiąc, nawet nie wiem w jakim on jest odcieniu, czy to jest ten numerek 053, który możecie zobaczyć tutaj po prawej stronie, czy jakiś inny numerek, który się tutaj znajduje. Natomiast on nadawał moim policzkom taki bardzo fajny, świeży wygląd. Ja go używałam razem z pędzlem, tym jajeczkiem Real Techniques. I sprawdzał się idealnie. Pokażę wam swatch. W świetle dziennym swatch prezentuje się tak, ale co prawda próbowałam go swatchować wtedy, jak dostałam Kissboxa i tak mi to średnio wyszło, natomiast mamy go tutaj. Natomiast tak on wygląda w świetle dziennym. Też w ogóle byliście ostatnio za tym, żebym nagrywała w tej lokalizacji, więc korzystając z tego, że znowu mam okazję być u mojego narzeczonego, postanowiłam nagrać właśnie dla was kilka filmów w tej lokalizacji, bo faktycznie tutaj jest najlepsze oświetlenie. Mój pokój niestety jest bardzo, bardzo ciemny, no i dlatego pracuję z tym, z czym mam. Natomiast przejdźmy z powrotem do tematu, bo się znowu rozpraszam. Kolejną rzeczą to był błyszczyk. Błyszczyk, który też miałam w zasadzie na sobie przez cały wyjazd mój, przez cały mój poprzedni, nie poprzedni filmik, ten wyjazdowy, vlogowy. To jest ten drugi błyszczyk z Isadory, ten, który ma termin ważności jeszcze przez prawie 2 lata, czyli ta galaretka. Naprawdę bardzo jestem z niego zadowolona. Ja mam go w odcieniu 73, coś tam, apricot. Tutaj sobie możecie przeczytać. Naprawdę bardzo, bardzo go lubię, ponieważ daje bardzo fajną taflę. Ja już teraz mam go troszeczkę zjedzonego na ustach, natomiast no, mogliście go zaobserwować przez większą część filmiku tego vlogowego. Naprawdę bardzo, bardzo jest, bardzo mi odpowiada. Dawno, dawno żaden błyszczyk mnie tak pozytywnie nie zaskoczył, więc tak jakby pomimo całego niesmaku, jaki spowodował Kissbox, no to tutaj te dwa produkty bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. A jeżeli chodzi jeszcze o kolorówkę,
to tutaj chciałabym wam powiedzieć, że jest to eyeliner z Avonu, ten, o którym wam opowiadałam. Ja mam go oczywiście w odcieniu Shimmering Sapphire, czyli tym takim niebieskim, pod warunkiem, że się sfokusuję. O, mam go. I on wygląda w ten sposób, jak widzicie, zużyłam go całkiem sporo. Oczywiście w katalogu ten kolor był zupełnie inny, nie takiego koloru się spodziewałam, ale i tak mimo to bardzo, bardzo mi się podoba. Używałam go dosyć często też, miałam go na swoich filmikach, może nie w tym miesiącu, ponieważ w tym miesiącu nie nagrywałam jakoś wybitnie często, ale ogólnie odkąd go mam i też bardzo wiele osób zwracało na niego uwagę, ponieważ kolor niebieski bardzo fajnie podbija kolor mojej tęczówki. Jak wiecie, może nigdy za swoimi oczami, ze kolorem swoich oczu nie przepadałam. Natomiast w połączeniu z tym eyelinerem wypadają one dosyć ładnie. Nie jest to idealny kremowy eyeliner, aczkolwiek ja nauczyłam się go używać i naprawdę jestem z niego zadowolona i też kupiłam go za nieduże pieniądze, więc ja jak najbardziej go lubię. Nie powiem, że polecam, ale naprawdę go lubię, ten produkt. No i ten miesiąc był dla mnie takim miesiącem maseczek. Obiecałam sobie, że zacznę ogarniać się maseczkowo, bo tak naprawdę często było tak, że kupowałam maseczkę, użyłam ją raz, a potem zapominałam na następny miesiąc i przez miesiąc potrafiłam nie stosować żadnej maseczki. Teraz tak jakby bardzo dobitnie realizuję plan, jedna maseczka co najmniej na raz, dwa, trzy dni. Raz, dwa, trzy dni, co ja mówię? Na dwa, trzy dni. No i tutaj pokażę wam maseczki, których ostatnio używam. Razem z tym cieniem i jeszcze z olejkiem z Aloe Verde, tym takim no najbardziej popularnym, z pompeczką. Aga jako gratis wysłała mi maseczki tej ulubione z firmy Schabens. Ja powiem wam szczerze, że nigdy nie uczyłam się niemieckiego, więc wybaczcie, ale nie jestem w stanie tego dobrze przeczytać. No i tutaj mam maseczkę czekoladową i jest też jakaś taka biała, która szczerze mówiąc jeszcze nie rozszyfrowałam, o co w niej chodzi, ale na pewno to zrobię. Używałam, mam jeszcze jedną maseczkę taką bardziej błotną, niesamowicie oczyszczającą. Ona troszeczkę na początku mnie piekła, podobnie jak ta maseczka z Queen Helen, ta zielona. Natomiast potem jak ją zmyłam, no to miałam tak niesamowicie oczyszczoną buzię, jakbym co najmniej, nie wiem, takim mocnym szarym mydłem się wyciorała. Tak więc bardzo byłam z tego zadowolona i tutaj były i właśnie są to te maseczki, które używałam. Ta maseczka jest to jedna z maseczek, które mi zostały, a które dostałam od Karoliny. To są te maseczki z Bootsa. Używałam też taką fajną czekoladową maseczkę, nawet jak był dzień czekolady, to wstawiałam zdjęcie na swój Instagram. Właśnie z twarzą umazaną tą maseczką, bardzo, bardzo fajna. Ja uwielbiam maseczki czekoladowe, ponieważ one fantastycznie pachną, świetnie się rozprowadzają, no i używanie ich to jest sama przyjemność. Tak więc maseczki. I ostatnią rzeczą to jest coś, co pokazywałam wam w poprzednim filmiku, czego robiłam recenzję, czyli jest to po prostu ten peeling do dłoni z Perfekty. Tak jak wam mówiłam, nie jest to idealny peeling do rąk, tutaj jesteśmy troszeczkę oszukiwani przez tą wysoką zawartość parafiny w składzie tego kosmetyku. Aczkolwiek bardzo, bardzo lubię zapach tego produktu i jestem mu w stanie wszystko inne wybaczyć, ponieważ najzwyczajniej w świecie jego stosowanie jest przyjemne. A ja, ponieważ jestem leniwa i nie chce mi się robić takich rzeczy jak peelingi kawowe i różnego innego rodzaju ręcznie robione peelingi, tak więc podejrzewam, że będę jeszcze do tego peelingu wracać, tym bardziej, że jest on niedrogi. Ja już nie pamiętam dokładnie, ile za niego zapłaciłam, ale to jest, tak jak wam mówiłam w poprzednim filmiku, kwestia 5-10 zł. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Mam w planach kilka dosyć ciekawych filmików do nagrania w tym miesiącu. Bardzo mam nadzieję, że mi się to uda. Bardzo bym chciała, żeby mi się udało, ale nie chcę wam nic obiecywać, bo tak mi się coś wydaje, że dosyć burzliwy i taki zajęty czas przede mną, co też będzie dla mnie bardzo dobre pomimo wszystko. Ale no nic, jeżeli coś mi się uda, to wtedy was o tym poinformuję. Na razie dziękuję wam bardzo za wasze wsparcie, za całe mnóstwo fantastycznych komentarzy, za to, jak pozytywnie odebraliście mój filmik vlogowy, bo troszeczkę się bałam, bo to był jednak inny filmik niż te, które zwykle nagrywam, ale bardzo wam dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście, bo gdyby nie wy, no to tak naprawdę nie byłoby mnie tutaj. No i cóż, koniec może tej prywaty. Dziękuję wam jeszcze raz i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!